Tak, i na moim ekranie pojawiło się środowisko programowania Processing. Tu w prawym górnym rogu do wyboru jest język Java albo inny. Tak jak mówiłem, Processing jest nakładką, czy no powiedzmy środowiskiem bazującym na języku Java i z tym językiem będziemy się tutaj na początku spotykać. Aczkolwiek można dodać dodatkowe jakieś moduły. Jest Python, jest JavaScript, a dokładniej biblioteki P5 i inne elementy, które można doinstalować jeszcze do tego środowiska. Ja zacznę od wersji podstawowej i od stworzenia pierwszego programu. Mój pierwszy program, a w zasadzie szkic, tutaj jak widać jest szkic, numer jakiś tam losowy, który nam środowisko nadało, w zasadzie nie tyle losowy, co składający się z obecnej daty, tak? 2016, 12, 10, no i A, jak stworzę sobie nowy, to pojawi mi się literka B, czyli kolejne szkice są nazywane według daty i według kolejnego szkicu. Można to oczywiście zmienić, jeżeli sobie zrobię zapisz jako. Środowisko ma pusty edytor, więc trzeba wiedzieć, co zacząć pisać. Zacznę od napisania funkcji setup. Funkcja setup jest to funkcja, która jest uruchamiana jeden raz przed uruchomieniem całej reszty. Czyli w momencie, kiedy napisałem funkcję setup, która jeszcze nic nie robi i wcisnę run, no pojawił się mój pierwszy program w postaci takiego kwadracika i nic się nie dzieje. Funkcja setup rozpoczęła działanie mojego programu. W funkcji setup mogę ustalić rozmiar tego okienka, czyli size na przykład 800 na 600. Uruchamiam i moje okienko, mój pierwszy program już jest zdecydowanie większy. Przybrał rozmiar 800 na 600. Prawda? Jeżeli tutaj wpiszę sobie 640 na 480, uruchomię, odpowiednio mniejsze okienko się pojawia. Mogę również ustawić kolor tła dla mojego programu, czyli polecenie background i wartość koloru, którą tutaj zapisuję. W przypadku zera będzie to kolor czarny. Jak ustawiany jest kolor? Kolor ustawiany jest przy pomocy mieszania trzech składowych R, G, B. Red, green, blue. Tu wpisałem tylko jedną składową. No tak, bo jest to skrócony zapis od 0,000, czyli 0 czerwonego, 0 zielonego, 0 niebieskiego, no w efekcie powstał kolor czarny. Jeżeli na przykład teraz zamiast red dam 255, co jest maksymalną wartością dla wartości red, otrzymam tło w kolorze czerwonym. Prawda? Jeżeli do tego czerwonego domieszam na przykład 100 zielonego, moje tło super pomarańczowe. Czyli w ten sposób, mieszając trzy kolory red, green, blue, mogę ustawić kolor. Mieszanie tych kolorów nie jest łatwe, jeżeli myślimy w pojęciu red, RGB. Dlatego, że człowiek raczej nie kombinuje, jak zmieszać czerwony z zielonym, żeby uzyskać dany kolor. Natomiast większość programów posługuje się właśnie tą notacją RGB, dlatego, że tak skonstruowany jest fizycznie sprzęt komputerowy, a sprzęt komputerowy jest tak skonstruowany, dlatego że tak skonstruowane jest nasze oko. W naszym oku mamy czujniki red, green i blue. W związku z tym nasze oko, odbierając odpowiednią ilość czerwonego, zielonego i niebieskiego, przekazuje te informacje do mózgu i mózg tworzy z tego kolor. Więc żeby to pasowało ze sobą i współgrało, to również monitory, które posiadamy, wyemitowują światło właśnie w tych wartościach RGB. Mają punkcik świecący na czerwono, punkcik świecący na zielono i na niebiesko. I w zależności od tego, jak bardzo świeci dany punkcik, uzyskujemy dany kolor. Tak jak mówiłem, jest to zapis nienaturalny dla człowieka, dlatego w programach graficznych znajdziemy często inne sposoby. Weźmy na przykład GIMPa. Dobrze, uruchomiłem w tej chwili GIMPa i spróbuję się przyjrzeć temu, co tutaj się dzieje. Tak? Jeżeli wybieram kolor, to w GIMPie mam taki paseczek z boku, gdzie mogę sobie wybrać konkretny z odcieni, znaczy konkretny z kolorów, niebieski, czerwony. No i później tu w środku albo bardziej soczysty, albo mniej soczysty, albo jaśniejszy, albo ciemniejszy. Taki wybór koloru jest dla człowieka naturalniejszy. To jest model typu HSV, Hue Saturation Value.
I w tym momencie na osi hue mogę sobie wybrać właśnie konkretny kolor. Saturation, czy bardziej jest nasycony, czy mniej nasycony. No i value, czy jest dużo światła, czy mało światła. Tak? Czyli HSL czasami się pojawia, czyli hue, saturation, light. Wartość światła, czy jest rozświecony, czy nie. I tak zapisany kolor, czy to w postaci koła, też się w wielu programach graficznych spotyka, dopiero później jest przekształcany na wartość RGB. Czyli jeżeli wybrałem sobie taki kolor, na przykład ten, no to jest 129, 38, 203 w RGB. No więc mogę skorzystać z tych wartości, które tu są zapisywane, zresztą również szesnastkowo pod kątem HTML. I teraz tak, mając takie wartości na przykład wybrane w GIMP-ie, czy w Inkscape'ie, czy w innym programie graficznym, mogę je również wykorzystać w moim programowaniu w processingu, albo przepisując 129, 38, 203 do wartości RGB, albo wręcz korzystając z tej wartości szesnastkowej, czyli ja sobie to skopiuję, wrócę do processinga i tutaj wkleję, zamiast tych trzech liczb, mogę wkleić wartość szesnastkową, tylko muszę ją poprzedzić znaczkiem krzyżyka. Wtedy processing będzie wiedział, że jest to wartość zapisana szesnastkowo. Uruchamiam, no i mam ten kolor, który sobie wybrałem w GIMP-ie. Funkcja setup jest funkcją wykonywaną jeden raz, ale mój program nie jest jakoś interaktywny. Na razie jeszcze tu się nic nie dzieje, więc ustawianie tego tła może się odbywać jeden raz i ono po prostu jest. Jeżeli chcę jeden raz coś narysować w processingu, na przykład elipsę, muszę zastosować funkcję do rysowania elipsy. Jeżeli chcę narysować koło, to koło z matematycznego punktu widzenia również jest elipsą, także będę korzystał z tej samej funkcji. No ale zacznijmy na razie od tego, co w tej funkcji muszę podać. Jest na razie podkreślone to. Ja może dla czytelności jeszcze zwiększę czcioneczki i podaję najpierw wartość, gdzie, w którym punkcie na osi x, y ma znajdować się ta elipsa. No więc powiedzmy w odległości 100 w x, w poziomie oraz powiedzmy na przykład 300 w osi pionowej góra-dół. No i zobaczymy, gdzie to się znajduje. I teraz elipsa jeszcze posiada dwa promienie, tak? Koło posiada jeden, a w zasadzie to samo, co w elipsie, dwa złączone. No więc jakiś promień, powiedzmy 20, 80. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Totalnie z głowy wymyślałem liczby. O, super, jest. Pojawiła się tutaj elipsa w białym kolorze, z czarną obwódką, w środku umieszczonym na osi X w odległości 100, i na osi Y w odległości 300 od góry. Jeżeli chodzi o układ współrzędnych, to tutaj nie spodziewajmy się układu współrzędnych znanego z matematyki, gdzie mamy X, Y przecięte w środku płaszczyzny. Punkt 0 w programowaniu bardzo często, w przypadku Scratcha jest troszkę inaczej, bo tam starają się dopasować do uczniów, którzy dopiero się uczą o układzie współrzędnych, ale zazwyczaj ten układ współrzędnych rozpoczyna się w lewym górnym rogu. Tu jest wartość 0,0. I tak samo w GreenFoocie, tak samo tutaj w processingu rozpoczynamy układ współrzędnych od 0,0 i przesuwamy się wzdłuż osi Y w prawo, wzdłuż osi X w prawo oraz wzdłuż osi Y w dół. Czyli wartości rosnące idą w dół, a nie ujemne, tak jak w przypadku zwykłego kartezjańskiego układu współrzędnych. To trzeba mieć na uwadze. Czyli jeżeli tutaj zamiast 100 i 300 wpiszę sobie 0, 0, moja elipsa pojawi się w lewym górnym rogu. Oczywiście widać ją tylko częściowo, bo tam w lewym górnym rogu znajduje się jej środek. No więc jeżeli chciałbym tą elipsę mieć równiutko na środku, no to tutaj muszę zastosować wartości 640 podzielić przez 2, czyli 320, no i 480, czyli 240 i moja elipsa pojawi się na środeczku. Teraz ta elipsa ma kolor, jak widać, taki. Gdybym chciał, żeby ona w środku miała inny kolor, muszę użyć funkcji fill i na przykład 100, 0, 0 i moja elipsa teraz ma kolor czerwony. Czyli jak widać,
No, programowanie w procesingu polega na wykorzystywaniu funkcji graficznych na razie w tym momencie, jeszcze później dojdziemy do innych, i przy ich pomocy rysowaniu pewnych elementów. Jeżeli teraz chcę kilka elips, oczywiście nie ma problemu, mogę tą linijeczkę skopiować i powiedzmy elipsa w jakimś innym miejscu, są już dwie. Dwie identyczne, ponieważ mają ten sam fill zadany wcześniej i te same promienie. Jeżeli teraz przeniosę się tutaj i na przykład drugą elipsę zrobię takiego koloru, już każda z tych elips jest innego koloru. Jak widać, ustawianie koloru nie polega na tym, że ja elipsie ustawiam kolor, tylko ja w ogóle ustawiam kolor jako taki do wypełnienia. Tak? Jeżeli poza elipsą będę chciał rysować na przykład prostokąt, który jest tym samym czerwonym wypełnieniem narysowany, nie muszę ponownie uruchamiać funkcji wypełnienie. Wystarczy, że uruchomię funkcję rect od rectangle prostokąt, i znowu podam współrzędne środka. Czyli na przykład tamta jest 320, to powiedzmy zrobimy 420 i powiedzmy też 240 na wysokość. I prostokąt tym razem nie ma oczywiście promieni, ale ma rozmiar w osi X i rozmiar w osi Y. Czyli na przykład 100 na 200. I powstał prostokąt, którego lewy górny róg jest już odsunięty o 100, bo tak ustawiłem 320-420 od środka elipsy i na wysokości tej samej, no bo dałem tak samo 240 i 240. No i od tego punktu jest narysowane 100 w tą stronę i 200 w tę stronę. I jest taki sam kolor jak w przypadku elipsy, ponieważ najpierw ustalam wypełnienie jakim będzie moje piórko, czy no, jakby to nazwać mój grafik, który rysował, a później ustawiam jakie elementy mają być rysowane. Potem znowu mam ustawienie w linii 9 wypełnienia dla drugiej elipsy, no i ona jest rysowana pod spodem. W ten sposób mogę rysować elipsy, mogę rysować prostokąty, mogę rysować również kwadraty, tak? Bo kwadrat jest specyficznym prostokątem. Czyli jeżeli mój prostokąt będzie miał 100 na 100 rozmiar, no to będzie po prostu kwadratem. I tak samo, jeżeli moja elipsa będzie miała te same promienie, czyli nie 20 na 80, a po prostu na przykład 80 na 80, to moja elipsa stała się kołem. Bo koło to jest elipsa, która ma po prostu dwa identyczne promienie, no i dzięki temu jej ogniska, no bo w przypadku elipsy mówimy o dwóch ogniskach, schodzą się w jeden punkt i ten punkt trafia w środek koła. Tak, umiemy już rysować elipsy, koła, kwadraty, umiemy ustawiać wypełnienie. Mogę teraz w moim programie zająć się narysowaniem linii. No, do rysowania linii służy, jak się można łatwo domyślić, funkcja line. I ta funkcja line ma znowu cztery parametry, prawda? Początek linii XY i koniec linii XY. Czyli od punktu 100, albo na przykład od środka elipsy zrobimy, czyli 120, 320, 320. Na 240, to jest środek jednej elipsy, do na przykład środka drugiej elipsy, czyli 120, 140 i otrzymałem linię łączącą środki tych dwóch elips, czyli w moim przypadku koła i elipsy, i ślicznie pokazuje nam, w których miejscach są te środki. Mój obrazek posiada wypełnienia takie, jakie ustawiłem, ale kolor obramowania dla każdego elementu jest kolorem czarnym, bo tak domyślnie akurat processing tutaj ma zdefiniowane. Chciałbym zmienić ten kolor z czarnego na przykład na biały. W związku z tym w tym momencie, kiedy chciałbym, żeby już linia zaczęła być rysowana na biało, muszę podobnie jak wypełnienie fill wkleić sobie funkcję stroke, czyli krawędź. Tak? Ustawiam znowu kolor w trybie RGB. No, akurat tutaj ustawiłem w trybie RGB, mogę oczywiście ustawić szesnastkowo również w trybie RGB w ten sposób.
Mogę sobie oczywiście przy pomocy gimpa lub innego podobnego narzędzia dobrać te kolory, wkleić tutaj wartość, czy to szesnastkową, czy przepisać wartość RGB dziesiętną, ale ponieważ chciałem kolor biały, no to znaczy, że maksymalnie świecący czerwony, maksymalnie świecący zielony i maksymalnie świecący niebieski. No więc mogę z głowy, z pamięci odpowiedzieć, że jest to 255, 255, 255, ewentualnie szesnastkowo, dolar FF, FF, FF. Czyli również wartość maksymalna z tego koloru i powstaje mi linia w kolorze białym. No, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o krótkie wprowadzenie do programowania w języku Processing. Zachęcam wszystkich do tego, żeby prenumerować kanał, żeby klikać subskrybuj. Zachęcam również do tego, żeby samemu wypróbować programowanie w języku Processing.